Dobry wieczór. Dziękuję, że do nas dołączyliście. Naszej niezwykłej służbie zdrowia, NHS, udało się już zaszczepić ponad 17 milionów osób w UK od czasu, kiedy zaczęła się ta globalna pandemia. Ten niebywały wysiłek na skalę całego kraju zdecydowanie przechylił szale na naszą korzyść w walce z pandemią, więc nie będziemy musieli się uciekać do lockdownu jako najskuteczniejszego środka walki, ponieważ z każdym mijającym dniem wdrażany program szczepień tworzy dla nas tarczę, która chroni całe społeczeństwo, co oznacza, że znajdujemy się właśnie teraz na jednokierunkowej drodze ku wolności. Co za tym idzie, możemy stopniowo, z zachowaniem ostrożności, zacząć wracać do naszego normalnego życia. Więc chcę Wam teraz szczerze wyjaśnić, jakie kompromisy to za sobą pociągnie. Szczepionka zmniejsza ryzyko zakażenia COVID-em, przez co przyczynia się do ratowania ludzkiego życia i odciąża szpitale. Jednakże nie ma takiej szczepionki na świecie, która byłaby w 100% skuteczna. Więc z każdym kolejnym razem, kiedy będziemy luzować lockdown, i czy byłoby to dzisiaj, czy za 6 lub 9 miesięcy, to musimy podejść do rzeczy realistycznie i pogodzić się z faktem, że będzie wtedy więcej zakażeń, hospitalizacji i niestety więcej zgonów, tak jak się to dzieje każdego roku, na przykład w przypadku grypy. I nawet jeśli byśmy utrzymali lockdown na czas nieokreślony, co i tak samo w sobie kosztowałoby ludzkie życia i wyrządziłoby niewyobrażalną krzywdę naszym dzieciom, to i tak nie bylibyśmy w stanie unicestwić tej choroby. I dlatego właśnie właściwym sposobem jest stopniowe zastąpienie chroniącego nas lockdownu poprzez ochronę, jaka płynie ze szczepień. I zamierzamy to zrobić z największą ostrożnością w 4 krokach. Każdy z nich będzie dzielił odstęp minimum 5 tygodni. Po to, abyśmy mogli właściwie ocenić bezpieczeństwo i skuteczność luzowanych obostrzeń, o których szczegółowo możecie także przeczytać na stronie rządowej gov.uk. Na każdym etapie będziemy się sugerować danymi, a nie datami, które będą podlegać 4 kryteriom: liczbie przeprowadzonych szczepień, skuteczności szczepionek, obciążeniu służby zdrowia i ryzyku zakażeń nowymi mutacjami COVID-u. I tak też, patrząc na dzisiejsze dane, mogę Wam potwierdzić, że 8 marca, a więc za 2 tygodnie, wykonamy pierwszy krok. I szkoły oraz koledże na terenie Anglii zostaną ponownie otwarte. Co za tym idzie, powróci nauczanie w klasach. Wszystkie wyniki badań wskazują na to, że szkoły są bezpieczne i ryzyko zakażeń u dzieci jest coraz bardziej niwelowane. Aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo, dzieci będą miały możliwość wykonania testu 2 razy w tygodniu oraz będą musiały nosić maseczki do końca tego semestru. Studenci na warsztatach będą mogli wznowić swoje zajęcia na uniwersytetach, lecz pozostali będą musieli kontynuować nauczanie zdalne, co zostanie zrewidowane jeszcze przed końcem przerwy wielkanocnej. Kantyny i kółka pozazajęciowe będą mogły wznowić swoją działalność. Poza tym 8 marca będziecie już mogli sobie spokojnie usiąść w parku na ławce i napić się kawy, czy też urządzić piknik z jedną osobą spoza waszego domostwa. Zdajemy sobie sprawę, jak stresująca jest ta sytuacja lockdownu i jak ludziom brakuje swego towarzystwa i spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Dlatego też, idąc dalej, 29 marca będziecie mogli spotkać się już w większym gronie na dworzu lub w ogródku. Będzie to dotyczyć maksymalnie 2 domostw lub reguły 6 osób. Następnie przejdziemy do drugiego etapu, który nastąpi nie wcześniej niż 12 kwietnia. I będzie to wielka chwila, ponieważ zostaną ponownie otwarte wszystkie sklepy, włączając w to fryzjerów i salony piękności, a także puby i restauracje, które będą mogły obsługiwać klientów na razie tylko na zewnątrz, ponieważ wiemy, jak zmniejsza to ryzyko transmisji choroby. Następnie, 5 tygodni później, nie wcześniej niż 17 maja, przejdziemy do etapu trzeciego i otworzymy do końca ten sektor gospodarki, pozwalając restauracjom i pubom przyjmować klientów w środku. Otworzą się także hotele i kina. Z obowiązującym limitem osób również zostaną otwarte ośrodki sportowe, hale koncertowe i teatry. W końcu, spełniając wymienione wcześniej kryteria, będziemy mogli przejść do ostatniego kroku i 21 czerwca pożegnać się z większością obowiązujących restrykcji i wznowić kibicowanie na trybunach podczas meczy, wizyty w klubach nocnych, zniesione zostaną limity na weselach,
Wszystkie z tych etapów dotyczą Anglii i rząd dołoży wszelkich starań, aby chronić zatrudnienie i ludzie żyjący w kraju mieli środki do życia na czas trwającej pandemii. Wiem, że są tacy, którzy chcieliby przyspieszyć ten proces wychodzenia z lockdownu. Oczywiście są też i tacy, którzy woleliby być bardziej ostrożni i zmniejszyć tempo. Całkowicie rozumiem oba z tych punktów widzenia, ponieważ poziom zakażeń jest w dalszym ciągu wysoki, więc musimy znaleźć w tym wszystkim jakąś równowagę i okazać także pewną pokorę wobec sił przyrody. Musimy także zaakceptować fakt, że nie możemy cały czas tkwić w restrykcjach i lockdownie, który rozdzielił rodziny i wszystkich sobie bliskich na tak długo, zagroził brakiem środków do życia milionom osób i zaszkodził edukacji wszystkich uczniów. To właśnie dzięki szczepionkom, które w wielu przypadkach były opracowywane w naszym kraju, wynik pandemii przechyla się na naszą korzyść. Właśnie dzięki programowi szczepień widać już to przysłowiowe światło w tunelu. Osobiście wierzę, że nadchodząca wiosna i późniejsze lato przyniosą nam otuchę i lepsze samopoczucie, napełnione nadzieją, że najgorszy okres jest już bezpowrotnie za nami.